Where's your shooter? Shooter's on 31. All right, sit tight. Witamy w Watch Mojo Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 supermocy w serialu The Boys. Homelander? You boys okay? Przyjrzymy się tym najlepszym umiejętnościom, jakie widzieliśmy w serialu Amazona. Ponieważ niektóre z tych mocy wiążą się z głównymi punktami fabuły, przygotujcie się na spoilery. A po obejrzeniu odcinka dajcie znać w komentarzach, którą z tych supermocy wy chcielibyście posiadać. Numer 10. Supersiła. W uniwersum The Boys nadludzka siła to dosyć powszechna umiejętność. Queen Maeve prawie bez żadnego wysiłku powalała dorosłych facetów znacznie większych od siebie i włożyła w nogi tyle siły, że wybiła się w powietrze. A-Train w pojedynkę przeciągał pociąg, by powrócić do dawnej kondycji. A siła Homelandera jest tak ogromna, że jedną ręką potrafi wyrzucić Zbira w powietrze. Homelander? You boys okay? Chociaż te postacie mogą kontrolować, jak silne są w danym momencie, często tracą tę kontrolę podczas walki. Często też nie tracą żadnej kontroli, bo od początku chcą zrobić demolkę. Numer 9. Elastyczność. Zdolność do wolnego rozciągania to całkiem elastyczna supermoc. Dosłownie. W serialu z tej mocy najbardziej słynie zakłamany pseudokaznodzieja Ezekiel. Potrafi wyciągać kończyny w przeciwnych kierunkach na dużej scenie bez większego wysiłku czy bólu. Może również rozciągać i chować swoje kończyny w ciągu kilku sekund. Jeśli jego przeciwnik stoi daleko od niego, nie ma żadnego problemu, by skrócić ten dystans. Chociaż Ezekiel bardziej zainteresowany jest sławą niż ratowaniem świata, jego elastyczna supermoc uczyniłaby go cennym członkiem w każdej drużynie herosów. You come in here. You try to talk to me like this? Numer 8. Telepatia i czytanie wspomnień przez dotyk. Gdybyście kiedyś mogli powiedzieć to, co myślą inni, mielibyście wiele wspólnego z Mesmerem. What number am I thinking of? 867? Ten eks-bohater może czytać w myślach ludzi, po prostu ich dotykając. Jego moc jest tak silna, że może to zrobić nawet, kiedy ktoś go uderza. Może również zaglądać w cudzą przeszłość i przeglądać pogrzebane wspomnienia. Jego zdolności uczyniłyby go świetnym detektywem, gdyby tego chciał. Jednak egoizm i chciwość Mesmera doprowadziły go do marnowania supermocy na sławę, bogactwo i uwodzenie swoich fanek. So, what am I thinking of? I'm thinking the same thing. Numer 7. Niewidzialność i niezniszczalna skóra. Translucent to prawdopodobnie jeden z najlepszych niewidzialnych w historii komiksów. W moment może zmienić swoją skórę w specjalny materiał zakrzywiający światło wokół jego ciała. My skin turns into this carbon metamaterial that bends the light. To sprawia, że jest niewidoczny dla gołego oka. Jego skóra chroni go również przed wieloma atakami. Łomy, samochody i pociski nie robią na nim wielkiego wrażenia. Jego moce mają jednak wady. Ponieważ może zaginać światło tylko wokół własnej skóry, a nie materiału, który ma na sobie, musi być nagi, by stać się niewidzialnym. A jego wnętrzności nie są tak odporne jak jego skóra. Tak czy inaczej, słabości Translucenta nie mają większego znaczenia, jeśli zaatakuje pierwszy. Numer 6. Telekineza. W drugim sezonie serialu ilość i różnorodność supermocy nieco się poszerzyły. Jedną z tych mocy jest właśnie telekineza. Dobrym przykładem jest brat Kimiko, który może rzucić człowiekiem jak szmacianą lalką, po prostu kierując swoimi rękami. Kenji jest w stanie odpychać wiele obiektów i wrogów naraz bez większego wysiłku. Podobne moce objawiają też niektórzy z pacjentów, czy może raczej więźniów szpitala Sage Grove. Objawiają swoje supermoce na różne sposoby i dowodzą, że taka siła w niewłaściwych rękach jest bardzo niebezpieczna. Numer 5. Super szybkość. W
młodości A-Train prześcignął pocisk i od tamtej pory zaczął intensywnie trenować, by poprawić swoją prędkość. Kiedy nadal chciał być szybszy, zaczął brać substancję zwaną związkiem V. Związek pozwolił mu biegać z prędkością dźwięku i poruszać się tak szybko, że promienie światła wydawały się przy nim być puszczone w zwolnionym tempie. Chociaż jego supermoc nie ma żadnych konkretnych wad, to jest bardzo niebezpieczna dla innych. Każdy, kto znajdzie się na jego drodze, może zostać śmiertelnie zraniony, gdy tylko A-Train go uderzy. Jego obsesja na punkcie szybkości i lekkomyślna natura czyni go jednym z najniebezpieczniejszych superszybkich herosów. Numer 4. Laserowy wzrok. W serialu laser z oczu przedstawiony jest jako wszechstronna i niezwykle niebezpieczna zdolność. Kiedy chłopaki muszą uciec z tajnej placówki, Butcher znajduje laserowe dziecko i celuje jego wzrokiem na wrogów. Ale to Homelander naprawdę pokazuje potęgę tej supermocy. Chociaż może po prostu poparzyć przeciwników, sadystyczny Homelander zwykle rozgrzewa wzrok na tyle, by topić metal i ciąć swoich wrogów. Jego laser jest na tyle groźny, że nawet inni herosi się boją, gdy jego oczy zaczynają świecić. Oby dziecko, które pomogło chłopakom, wyrosło na kogoś lepszego. Numer 3. Przyspieszona regeneracja. Kiedy Kimiko złamała kość udową A-Trainowi, zdawało się, że na jakiś czas będzie wyłączony z gry. Jednak po zażyciu związku V w celu zwiększenia zdolności przyspieszonego leczenia stanął na nogi w ciągu kilku dni. You're healed. I'm healed. Jednak regeneracja A-Traina to nic w porównaniu z czynnikiem regenerującym Kimiko. Po zebraniu kilku potencjalnie śmiertelnych ciosów od Black Noira, kobieta szybko dochodzi do siebie. You are a miracle. W drugim sezonie Kimiko pokazuje, że dzięki tej mocy może bez problemu wejść bezpośrednio na linię ognia. Chociaż nadal może na nią wpływać, nazwijmy to gaz nokautujący, wydaje się, że i tak nie na długo. Jeśli jej zdolności lecznicze będą nadal rosnąć, może być w przyszłości niepokonana. Numer 2. Latanie. Czy to ptak, czy samolot? Ani jedno, ani drugie. To superbohater sadysta. Co to jest? Kiedy Homelander nie wali laserem z oczu ani nie rozwala wrogów na kawałki, bez problemu szybuje po niebie. Jego kontrola zdolności latania sprawia, że w powietrzu jest niemal nie do powstrzymania. Homelander potrafi latać tak szybko, że bez problemu prześciga odrzutowce. Did they scramble F-16s? Yep, as we speak, but you can get there quicker. Dzięki swojej niesamowitej szybkości i precyzji lotu może lecieć gdzie tylko zechce na ziemi i to w mgnieniu oka. Gdyby rząd USA i korporacja Vought w ogóle go nie hamowały, Homelander mógłby być niemal wszędzie i robić niemal wszystko, co mu się podoba. Zanim przedstawimy tą najlepszą supermoc, pora na kilka wyróżnień. Elektrokineza. Hi, I'm Stormfront. Who? I'm the new girl. Wysuwane szpony. Super szybki refleks. Rentgen. Zwiększona wytrzymałość. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1. Wykorzystywanie i kierowanie energią. Zanim omówimy numer 1, może lepiej zamknijcie oczy. You should turn away from the camera and you should close your eyes or else I'll blind you. Annie January, czyli Starlight, ma zdolność pochłaniania elektryczności i przekształcania jej w potężną energię. Dzięki temu może między innymi oślepiać wrogów i strzelać silnymi promieniami światła z dłoni. Zdolności Annie ułatwiają jej dezorientację przeciwników, zanim ich pokona. A ponieważ czerpie moc z elektryczności, mało prawdopodobne, że podczas patrolu swojej okolicy wyczerpie się jej energia. Fakt, że zdolności Annie można tak łatwo naładować, czyni ją niezwykle potężną. A jeśli jeszcze bardziej uda jej się to rozwinąć, wielu może mieć z nią ogromne problemy. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy. Po więcej zajrzyjcie na nasz kanał, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.